W porządku. Radujcie się wszyscy. Ponownie. Czy ktoś pamięta? Wiem, że mieliśmy długą niedzielę ostatniej niedzieli, ale niedzielę wcześniej, w Dzień Ojca, czy ktoś pamięta, jaka była zadana praca domowa? Nie? Zadaliśmy konkretne zadanie domowe. Czy ktoś pamięta, o czym w ogóle nauczałem? Amen. Czy ktoś to praktykował? Czy ktoś ma w tym temacie świadectwo, którym chciałby się podzielić? Tym, co to zrobiło dla ciebie? Nie? Okej. Wydaje mi się, że musimy zacząć od początku nasze nauczanie. Wspaniale. Chwalmy Pana. Dylan was ocalił. Ale wciąż chcę szybko przeczytać ponownie ten werset w ramach podsumowania. To było Łukasza 3. Wierzę, że to nauczanie jest bardzo ważne, ponieważ tym, co spowoduje, to uwolnienie cię od kłamstw diabła. Uwolni cię od tego, w co ludzie wierzą. Kiedyś wierzyłem, że Bóg jest zły. Zawsze mnie nauczano, że Bóg robi te wszystkie złe rzeczy, że jeśli zrobię coś złego, to zostanę ukarany, wpadnę w kłopoty i bardzo bałem się Boga Ojca. Jak dorastałem, moim wyobrażeniem Boga był staruszek z kijem, który nie może się doczekać, aby mnie przyłapać, aby mnie ukarać, aby wyrządzić mi złe rzeczy. I dzieliłem się tym już wiele razy, w jaki sposób Bóg mnie uwolnił od tego wyobrażenia. I to była prawdopodobnie jedna z najbardziej wyzwalających prawd, którą otrzymałem. Obecnie wierzę, że Bóg jest dobry przez cały czas i nie ma w nim nic złego. On nie współpracuje z diabłem. Niektórzy ludzie myślą, że bardziej duchowi ludzie wierzą, że tak, Bóg jest dobry, oczywiście, że musi być dobry, ale współpracuje z diabłem, aby robić ludziom złe rzeczy. I to również jest kłamstwem. Bóg nie współpracuje z diabłem i nie ma z nim nic wspólnego. Amen. Tego tygodnia było naprawdę bardzo ciekawie. Rozmawiałem z pewnym panem w pracy, który dorósł będąc chrześcijaninem, a potem odszedł od pana. Ale ostatnio jeden z jego bliskich krewnych umarł i spędził wiele czasu na rozmyślaniu o życiu. Odbyliśmy wiele dobrych rozmów i to, co było w tym interesujące, to, że w tym tygodniu usiadł ze mną i powiedział: chcę ci coś powiedzieć, ale nie czuję się komfortowo mówiąc ci to, ponieważ wiem, że jesteś religijną osobą, więc pewnie nigdy się w tym ze mną nie zgodzisz. Odpowiedziałem mu: po prostu mi to powiedz, w najgorszym wypadku się nie zgodzę. Więc on zapytał: czy wiesz, że jest taka rzecz, takie powiedzenie, że kiedy ktoś wcześniej umiera, to że Bóg potrzebuje kolejnego kwiatka w niebie albo kogoś, kto... Powiedziałem: tak, ponieważ zaczynam myśleć, że to nieprawda. Zareagowałem: okej, jesteś pierwszym facetem, wiecie, poza ludźmi, z którymi w to wierzę, który faktycznie w to wierzy. Więc zaczęliśmy o tym rozmowę i zapytałem: co skłoniło cię do takich wniosków? Oni dorastali w południowej części stanu, gdzie jest dużo tartaków, dużo wycinek drzew, co wiązało się z wieloma przedsiębiorstwami związanymi z pozyskiwaniem drewna. Dorastał tam jako dziecko, więc znał wielu drwali i wielu z nich zostało przygniecionych przez drzewa. Więc każdego razu, gdy jako dziecko szedł na pogrzeb,
I pojawiał się tam kaznodzieja, który mówił: tak, Bóg potrzebuje kolejnego drwala. Czy możecie sobie wyobrazić, jak pięknie wyglądają lasy tam u góry? Oni wszyscy tam są i ścinają drzewa. A on wtedy reagował jako dziecko na to: Boże, tutaj też ich potrzebujemy. Nie mamy ich zbyt wielu, nie rosną na drzewach. Czy nie możesz ich zabrać z jakiejś innej części świata? Więc w jego dziecięcym umyśle to już się wtedy nie zgadzało. Więc zapytał o to swoją mamę, a mama mu odpowiedziała: synu, to nie jest prawda. I to było bardzo, bardzo dawno temu. A po śmierci jego krewnego, faktycznie podszedł do osoby mającej odprawić pogrzeb i zapytał: hej, jakie jest twoje stanowisko na ten temat? A ten facet: dlaczego w ogóle o to pytasz? Ponieważ jeśli zamierzasz o tym nauczać, to nawet nie pojawię się na pogrzebie. Ponieważ myślę, że to jest największe kłamstwo na świecie. A kaznodzieja właściwie odpowiedział: tak, zgadzam się z tobą. To nie Bóg, to był atak wroga. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. I tak bardzo polubił tego kaznodzieję, że przeniósł się do tego kościoła i zaczął wzrastać i chciał się tym ze mną po prostu podzielić. I pomyślałem, że to jest bardzo fajne, że niektórych ludzi nikt nie naucza. On po prostu zaczął czytać więcej Biblii, Duch Święty zaczął go nauczać w tej bardzo ważnej prawdzie. I ponieważ poprosiłem go, aby powiedział mi coś więcej na ten temat, to on mi opowiedział, i to, co było w tym interesujące, to, że kiedy był dzieckiem, kiedy ci drwale ginęli, to, co się wydarzało, to, że każdego razu, gdy kaznodzieja głosił w ten sposób, to około połowa ludzi wstawała i wychodziła. Wielu ludzi w tych wioskach było niewierzących. Tak więc wychodzili i mówili: cóż, jeśli taki jest ten Bóg, to pi, 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 w stylu, że mamy go gdzieś, i odchodzili. Byli bardzo wściekli na Boga, ponieważ ich myśli bazowały na podstawie tego, co powiedział kaznodzieja. I myśleli, że to jest prawdą. I mówili: jeśli taka jest prawda, to nie chcemy mieć nic wspólnego z takim Bogiem. Wyobraźcie sobie, jak Bóg się poczuł w tamtym momencie. Jako kaznodzieje, jako usługujący, powinniśmy przeprowadzać ludzi do Boga, powinniśmy objawiać ludziom Bożą miłość, zamiast doprowadzać ich do przeklinania i odwracania się, jakby nigdy nie pasowali. A jednak dzisiaj powiedziałbym, że prawdopodobnie 95% chrześcijan wierzy. I skąd to wiem? Ponieważ wiele podróżujemy, chodzimy do różnych kościołów i to jest prawdopodobnie jeden z najbardziej dyskusyjnych tematów. Czy Bóg pozwala na złe rzeczy? Czy Bóg, wiecie, robi te rzeczy? Czy Bóg pozwala, aby wydarzały się wszystkie złe rzeczy? I to jest bardzo, bardzo popularne w chrześcijańskim świecie. I ponieważ kaznodzieje tego nauczają, to ludzie na świecie mają skłonność do wierzenia w to i większość z nich nie chce mieć do czynienia z Bogiem z powodu tych kłamstw. Więc studiując Pismo, i ja również byłem osobą, która wierzyła w tę rzecz. Studiując Pismo, naprawdę się nauczyłem, że Bóg jest bardzo dobrym Ojcem, że nie ma w Nim zła. I to spowodowało, że jestem wolny. Ponieważ nawet gdy rozpocząłem służbę w pokojach uzdrowieńczych, jeszcze przed prawidłowym zrozumieniem tego, to, co się wydarzało, gdy usługiwaliśmy komuś i nie widziałem natychmiastowych rezultatów, to diabeł natychmiastowo mówił: może są grzesznikami, może Bóg ich czegoś przez to uczy, może to jeszcze nie ten czas. Wszystkie te kłamstwa krążyły w mojej głowie do czasu, aż finalnie tego wszystkiego nie rozstrzygnąłem. Czarno na białym. Bóg jest jedynie dobry i zawsze chce czynić dobrze. I nie ma nic wspólnego ze złem. To wszystko. Diabeł jest zawsze zły, zawsze kradnie, zabija i niszczy. Całe zło pochodzi tylko od niego. I oni nie mają ze sobą nic wspólnego. Raz, gdy to ustaliłem, rzeczy stały się bardzo proste. O wiele łatwiej jest żyć wiedząc, że mój Bóg Ojciec jest zawsze dobry. Więc jeśli jest coś złego, jeśli zobaczę coś złego, to wiem bez wątpliwości, co powinienem z tym zrobić. I skąd to wiem? Ponieważ wiem, co Jezus zrobiłby w takiej sytuacji. Jezus nigdy by nie wystąpił przeciwko woli Bożej. Nie zrobiłby czegoś, czego nie chciałby Bóg Ojciec. I widzimy to wyraźnie w życiu Jezusa. Uwolnił każdego człowieka, każdego razu. Nigdy im nie odpowiedział: nie, Bóg wciąż cię kara, przyjdź jutro. Uwalniał ich zawsze natychmiastowo. Amen.
A jeśli Jezus to robił, to ta sama zasada ma zastosowanie dla nas. Ponieważ jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Powinniśmy patrzeć na to w ten sam sposób. Fragment, który omówiliśmy ostatnio, był w Łukasza 3, 22. Przeczytam go i się zatrzymam. Jest napisane: I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. W taki sposób Jezus rozpoczął służbę. Tak więc jako dzieci Boże musimy widzieć siebie jako umiłowanych synów i córki Boga. Amen. To bardzo ważne. Jeśli tego nie przećwiczyłeś, jeśli zapomniałeś, to zachęcam każdego, aby to przećwiczył. W ten sposób budujesz intymność z Bogiem. Jak będziemy omawiać Pismo, powiem o tym trochę więcej. Ale komunikacja z Bogiem i zaakceptowanie, że ma w tobie zadowolenie. Kiedy idziesz na randkę, powiedzmy, że jesteś chłopakiem i idziesz na randkę z dziewczyną, powiesz jej, jak bardzo jest miła, tak? Nie powiesz jej, że jest okropna. O, dzięki, że przyszłaś na randkę ze mną, będziemy mieli dobry czas, ale jesteś taka okropna, tak bardzo cię nienawidzę, ale będziemy się dobrze bawić, zjemy obiad, ale czy ty jesteś okropna? I tak dalej. To jest tym, co robimy. Kiedy mówimy złe rzeczy o Bogu, to zaprzeczamy samym sobie. Kiedyś słuchałem modlitwy mojej babci, gdy byłem dzieckiem i zawsze mnie to dezorientowało, ponieważ mówiła: Boże, tak bardzo Cię kocham, a potem mówiła: proszę, nie rób tego tej osobie, a czasami mówiła: zrób to tej osobie. O wrogach, których miała, mówiła Bogu, co ma z nimi zrobić. I to było jak chodzenie tam i z powrotem. Bardzo sprzeczne. Oto jak głupio to brzmi. Jeśli cofniesz się i przysłuchasz czyimś rozmowom, to tak właśnie się dzieje. Więc kiedy idziesz na randkę, jeśli chcesz wrócić na drugą, to będziesz mówił tej osobie tylko miłe rzeczy. W innym wypadku nie umówisz się na drugą randkę. Więc w naszej relacji z Bogiem Bóg jest lepszy niż osoba w porównaniu z naszą randką. Nie mogę porównywać Boga z naszą randką, ale chodzi mi o to, że On da ci kolejną szansę i kolejną szansę, ale w pewnym momencie ma nadzieję, że dowiesz się, że jest dobrym ojcem. Będąc z Nim w relacji, udowodni ci to, ponieważ Bóg mówi: sprawdź mnie, pokażę ci, że jestem dobrym ojcem. Kolejnym fragmentem, który przeczytamy, znajduje się w Mateusza 23:9. Jest napisane: I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. Wiem, że każdy z nas ma fizycznego ojca. W innym wypadku by nas tutaj nie było. Niezależnie od tego, czy żyje, czy nie, czy masz z nim relację, czy nie, obowiązkiem twojego fizycznego ojca było sprowadzenie cię na ten świat i również, jeśli to jest pobożny ojciec, to aby pokazać ci, aby cię wyszkolić, aby cię zbudować tym, kim jest twój niebieski ojciec. Więc jako ojcowie ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność, ponieważ nasze dzieci i ludzie dookoła będą na nas patrzeć i odniosą swoją relację z fizycznym ojcem do relacji z niebiańskim ojcem. Koniec końców, jeśli to nie było dobre doświadczenie dla ciebie, to, co Jezus mówi, to, że Bóg jest twoim ojcem. Więc bez znaczenia, co wydarzyło się w fizycznej rzeczywistości, musisz nawiązać relację z niebiańskim ojcem. On jest twoim ojcem. Amen. Nawet nie chcę, abyś, mam na myśli, że to brzmi bardzo dobitnie, ale nie chcę, aby ktokolwiek nazywał kogoś na ziemi swoim ojcem. Chcę, aby nazywać Boga Ojca swoim ojcem. Nie mówię, abyś nie nazywał swojego taty swoim tatą, ale wiedz, że twój prawdziwy ojciec jest w niebie. To jest ten, z którym budujesz swoją relację, ponieważ ta relacja będzie wieczna. Więc twoja fizyczna relacja z ojcem, w zależności od tego, kiedy się urodziłeś, mam na myśli, że jeśli niektórzy ludzie urodzili się, wiecie, kiedy ich ojciec był starszy, to mogą nie mieć okazji widywać się z nim przez aż tak długi czas. Mogą nie mieć z nim relacji przez aż tak długi czas. Więc to nie jest coś, na czym chcesz się skupić. Chcesz skupić się na relacji z Ojcem Niebieskim. Tak szybko, jak to możliwe.
Czy wszyscy to rozumieją? Okej, więc omówiliśmy to szczegółowo ostatniej niedzieli. Następnym fragmentem, do którego chcę przejść, jest w 2 Koryntian 6:18. Zapisz to wszystko, to bardzo ważne. 2 Koryntian, rozdział 6, werset 18. I tutaj jest napisane, czyli to pochodzi od Boga Ojca i mówi to do wszystkich tutaj i wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To bardzo mocny fragment. To jest coś, czego każda osoba potrzebuje mieć objawienie. Bóg wypowiedział ten werset w Starym Testamencie i wypowiedział to w Nowym Testamencie. Tutaj jest powtórzone. Bóg mówi, że będzie dla was ojcem. Jezus powiedział, że masz jednego ojca, niebieskiego ojca, a teraz mówi, że ja będę ojcem dla was. Taka jest Boża wola, aby być ojcem dla nas. Chce mieć relację, chce mieć osobistą relację z każdym wierzącym. Każda osoba musi budować tą relację. Niestety, kiedy dorastałem, nie było nauczane, jak to zrobić. Więc ludzie mówili, aby mieć relację z Bogiem. I jako dziecko pamiętam, że zastanawiałem się, jak można mieć relację z Bogiem. Nikt tego nigdy nie wyjaśnił. Nikt tak naprawdę nie wyjaśniał, jak mieć relację z Bogiem, a zamiast tego mówili, że jeśli popełnisz błąd, to On cię ukarze, że zrobi ci te wszystkie złe rzeczy, sprawi, że zachorujesz. Dlatego zawsze naprawdę się bałem Boga Ojca. Nawet nie myślałem o posiadaniu z Nim relacji. Każdego razu, gdy popełniłem błąd, nie mogłem się nawet modlić przez kilka tygodni. Ukrywałem się, nie modliłem się przez około 2 tygodnie, a potem dopiero zaczynałem się modlić troszkę, a potem pozbywałem się poczucia winy i potępienia i w pewnym sensie zaczynałem się ponownie modlić. Ale byłem naprawdę przestraszony. I najstraszniejszą częścią było, kiedy zostałem ochrzczony w wodzie i zostałem członkiem Kościoła i przyjąłem pierwszą komunię. To było naprawdę przerażające, ponieważ byliśmy nauczani, że jeśli jest problem w twoim życiu i przyjmujesz komunię, jeśli nie jesteś godny, jeśli nie jesteś doskonały, to zostaniesz powalony i umrzesz. Drżałem podczas pierwszej komunii, ponieważ w tym czasie już umawiałem się na randki z moją żoną, a mój tata był przeciwko mojemu randkowaniu. Więc ja chciałem się z nią umawiać, a tata był przeciwko. Więc toczyła się bitwa w mojej głowie i musiałem przystąpić do komunii. Naprawdę się bałem. Miałem myśli, że mogę umrzeć, że tego nie przetrwam. Tak kiedyś myślałem o Bogu Ojcu, ponieważ tak mnie nauczono. Oczywiście to było kłamstwem. Przeżyłem. Chwalmy Pana. I potem nauczyłem się, aby nigdy już nie wierzyć w kłamstwa tego typu. Amen. A później dowiedziałem się, że randkowanie jest w porządku. Może mój tata nie był wtedy całkowicie szczery w tym temacie, ale naprawdę bałem się być z Bogiem i myślałem, że komunia jest twoim sprawdzianem, że to tak, jakby stał przed Bogiem Ojcem i On sprawdza i czy powie, okej, dobra robota, synu, czy coś w stylu martwy na miejscu. W taki sposób to było nauczone. Więc to było naprawdę przerażające. Jak możesz zbudować relację z kimś, kogo się boisz? Czy kiedykolwiek możesz zbudować relację z kimś, kogo się boisz? To niemożliwe. Dlatego pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to usunięcie kłamstwa, które mówi, że Bóg jest na ciebie wściekły, że Bóg cię nienawidzi, że chce cię ukarać za każdy błąd, który popełnisz. To wielkie kłamstwo diabelskie, więc tak jak omówiliśmy to w tych fragmentach, tak musicie się zacząć widzieć. Więc jeśli ty jesteś tym, który się zmaga z tym, jak Bóg cię widzi, to musisz postrzegać siebie jako Jezusa. Ponieważ kiedy Bóg na ciebie patrzy, jeśli jesteś wierzącym, jeśli jesteś w Chrystusie, to gdy Bóg na ciebie patrzy, widzi cię jako Jezusa. Dlatego te fragmenty są takie ważne. To, co kiedyś robiłem, to powtarzanie ich na okrągło. Musiałem to w sobie ugruntować, że w taki sposób Bóg na mnie patrzy.
Po prostu chodziłem i ogłaszałem: Boże Ojcze, dziękuję Ci, że jestem Twoim umiłowanym synem, że jesteś ze mnie szczęśliwy, jesteś ze mnie zadowolony, radujesz się mną, i musiałem usunąć ten strach. Musiałem usunąć te kłamstwa, w które wierzyłem, poprzez odnowę umysłu i dostrzeżenie tej prawdy. Gdy w końcu to zrobiłem, wszystko się zmieniło. Rzeczy stały się całkowicie inne. Teraz to jest naprawdę łatwe dla mnie, aby mieć relację z Bogiem Ojcem, ponieważ kiedy Go widzę, jest zawsze szczęśliwy, zawsze się do mnie uśmiecha, zawsze mnie przytula, mogę skoczyć Mu na kolana i być z Nim cały czas. I teraz z Nim rozmawiam. Wiedząc, że nie będzie zły na mnie, to potrafię się z Nim komunikować i mówić do Niego i po prostu zacząć wypowiadać Jego słowa, ogłaszać to, co powiedział, zadawać pytania. I to tylko może być wykonane, kiedy usuniesz kłamstwa mówiące, że jest na ciebie zły. Więc pierwszym krokiem jest konieczność usunięcia kłamstw mówiących, że Bóg może być na ciebie zły, i zaczęcie z Nim rozmawiać. Zajmiemy się tym trochę później, ale każdej osobie Bóg mówi, że będzie wam ojcem, dobrym ojcem, rodzajem ojca, który cię kocha, dba o ciebie, nigdy cię nie opuści, nigdy cię nie porzuci, zawsze cię chroni, dlatego musisz widzieć go w ten sposób. I cokolwiek złego, jeśli coś złego kiedykolwiek próbuje ci się przydarzyć w życiu, musisz to wyodrębnić, że to jest atak diabelski i wystąpić przeciwko temu. Odeprzeć kłamstwa diabelskie, a on wtedy ucieknie. Ale nigdy nie łącz niczego złego z Bogiem, ponieważ nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli będziesz próbować łączyć złe rzeczy z Bogiem, to ostatecznie rozwinie się w tobie nienawiść do Boga. To nigdy nie zadziała. Musisz patrzeć na Boga oczami Pisma Świętego, oczami Jezusa. Omówimy więcej fragmentów o tym. Powtórzcie po mnie. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje Słowo mówi, że będziesz ojcem dla mnie. To nie jest może. Powiedziałeś, że będziesz. Dlatego jesteś. Dlatego jesteś moim ojcem, moim niebieskim ojcem. Jako Twoje dziecko kocham Cię. Jako mój ojciec kochasz mnie cały czas. Jesteś ze mnie zadowolony. Jesteś ze mnie szczęśliwy. Zawsze się do mnie uśmiechasz. Zawsze dodajesz mi otuchy. Przez swoje słowo uczysz mnie. Przez Ducha Świętego Twoje Słowo mówi, że Duch Święty jest moim nauczycielem, nie choroby, nie schorzenia, nie diabeł, ale Duch Święty. Duch Święty czyni tylko święte rzeczy, doskonałe rzeczy, i On jest moim nauczycielem. I będziesz mnie uczyć tylko przez Ducha Świętego. Duch Święty uczy mnie Twoim Słowem. Przypomina mi słowa Jezusa. W taki sposób się uczę. W taki sposób mnie uczysz. I nie w żaden inny sposób. I to jest biblijne. W Biblii jest bardzo wyraźne, że Duch Święty jest naszym nauczycielem. I Duch Święty przypomina słowa Jezusa. Więc jeśli chcesz nauczyć się czegoś naprawdę szybko od Boga Ojca, to zagłęb się w Słowo. Czytając Pismo Święte, czytając słowa Jezusa, w taki sposób się nauczysz. Więc kiedy Jezus mówi, raduj się, to mówisz, Boże Ojcze, nauczasz mnie, jak się radować. Uczę się tego, będę się radował. W taki sposób cię naucza. Jezus mówi, bądź spokojny, miej pokój. To oznacza, że Bóg naucza cię przez Jezusa i Ducha Świętego przypominającego wam te słowa, aby mieć pokój. W taki sposób Bóg cię naucza. Kiedy Słowo Boże mówi, Jego ranami zostałeś uzdrowiony, to kiedy wróg atakuje, mówisz, Boże Ojcze, dziękuję Ci, nauczasz mnie, że przez rany Jezusa jestem uzdrowiony. Więc Bóg może nauczać jedynie przez swoje Słowo i Duch Święty przypomina nam o tym. Amen. O słowach Jezusa.
W taki sposób się uczymy, abyśmy nigdy nie byli zdezorientowani. Więc jeśli ktoś zachoruje na raka, nikt tutaj nie zachoruje na raka, ale jeśli usługujesz komuś, kto jest chory na raka i on mówi, że Bóg go czegoś przez to uczy, to musisz mu delikatnie wytłumaczyć, że to nie jest prawda. Jezus nigdy nie powiedział, że będzie nauczał przez raka i Duch Święty nigdy ci tego nie przypomni. Duch Święty nigdy nie przypomni ci, że przez tego raka będzie cię nauczał. Duch Święty przypomni ci, jego ranami zostałeś uzdrowiony. Tego będzie cię nauczał. Amen. Więc Duch Święty naucza jedynie słów Jezusa, słów zawartych w tym Słowie. Dlatego musimy je czytać. I jakakolwiek przyjdzie sytuacja, ustalamy, jaka jest prawda, co Bóg mówi o takiej sytuacji i w taki sposób się uczymy. Nie poprzez doświadczenia ludzi, nie poprzez coś innego. Dlatego musimy być naprawdę ugruntowani w Bożym Słowie. Bardzo ważnym jest to, że Bóg mówi: i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Następnym fragmentem, do którego przejdziemy, jest Jakuba, rozdział 1. Zaczniemy od wersetu 13. Więc Jakuba 1, werset 13. I zaczyna się w ten sposób. Niech nikt nie mówi. Czy ktoś potrafi powiedzieć, co zamierzam powiedzieć? Nie? Zaczyna się bardzo wyraźnie. Werset 13. Jeśli masz Biblię, to tam jest napisane. Niech nikt, nie niektórzy, jest napisane bardzo jasno. Niech nikt nie mówi, gdy jest kuszony, jestem kuszony przez Boga. Bóg zabrania komukolwiek mówić, że kiedy jesteś kuszony, to że Bóg cię kusi. Od kogo pochodzi pokusa? Od diabła, tak? Więc czy Bóg oddzielił się tutaj od diabła w tym wersecie? Tak, bardzo wyraźnie, ponieważ jestem całkiem pewny, że ludzie wciąż mówią te głupie rzeczy, a Bóg mówi: niech nikt nie mówi. Podobnie jak mówił o przekleństwach pokoleniowych, o których mówiliśmy wczoraj, że niech to nigdy nie będzie więcej wypowiedziane. To samo jest napisane tutaj. Niech nikt nie mówi, gdy jest kuszony, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego. Kim jest diabeł? Złem, tak? Od kogo pochodzi całe zło? Od diabła. Więc jest tutaj bardzo wyraźny i powiedział: Bóg nie może. Przekreślił to. To nie jest możliwe, aby był kuszony do złego. Musimy to ugruntować w nas. Musimy ustalić tą prawdę do miejsca braku wątpliwości. Jeśli pojawi się jakakolwiek myśl, że może Bóg chce zrobić to, to i to, że może chce mnie czegoś przez to nauczyć, albo przez tą rzecz, że może chce mi zabrać pracę, ponieważ nie byłem dobrym pracownikiem, może chce zrobić to, czym są te wszystkie myśli? Złem. Czy odebranie komuś czegoś jest czymś dobrym czy złym? Złym. Tak więc Bóg mówi, że nie ma nic wspólnego ze złem. Amen. Nie może być kuszony przez zło, ani sam nikogo nie kusi. Tak więc nie ma nic wspólnego ze złem, ani nikogo nie kusi złem, albo czymkolwiek. Bóg oddzielił się od tych kłamstw, które ludzie wierzą. I to jest bardzo wyraźne i ważne, abyśmy byli w tej prawdzie ugruntowani. I w wersecie 14 jest napisane: lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Bóg objawia, w jaki sposób przychodzi kuszenie i jak ludzie dają się skusić. I przedstawia to bardzo wyraźnie. Ale każdy jest kuszony.
Tak więc wiemy, patrząc na Pismo, czy Jezus kiedykolwiek był kuszony? Tak. Diabeł również próbował go kusić. Czy Bóg go kusił, czy diabeł? Diabeł. I gdy go kusił, co zrobił Jezus? Odpowiedział na podstawie Pisma Świętego. Powiedział, jest napisane, jest napisane, jest napisane. Każdego razu odpowiedział tym, co jest napisane. Więc gdy przychodzi pokusa, odpowiadamy, jest napisane. Identyfikujemy kłamstwo, identyfikujemy pokusę i odpowiadamy, nie diable, jesteś kłamcą, jest napisane. Tak właśnie postępujemy każdego razu. Bóg nigdy cię nie kusi. Powtórzcie po mnie. Bóg nigdy nie będzie mnie kusił. W Bogu nie ma zła. Okej, to jest prawda, to musimy ustanowić. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Więc czy pokusa jest grzechem? Nie. Pokusa jest czasem, w którym decydujesz, czy popadniesz w grzech, czy nie. Amen? Diabeł będzie ci podsuwał najróżniejsze myśli, wszelkiego rodzaju uczucia, wszelkiego rodzaju emocje. To jest czas, w którym decydujesz, co z tym zrobisz. I kiedy Jezus był kuszony, jeśli usłuchałby się diabła, zgrzeszyłby, a gdyby zgrzeszył, nigdy nie mógłby nas ocalić. Amen? Więc chwalcie Boga, że Jezus był ugruntowany w Słowie i Słowem pokonał diabła. Chwalcie również Pana, że Słowo Boże mówi, jaki On jest, tacy i my na tym świecie, co oznacza, że każdy wierzący, jeśli jest ugruntowany w prawdzie Słowa Bożego, tak jak Jezus, każdego razu, kiedy przychodzi pokusa, ma umiejętność pokonania diabła, za każdym razem. Mamy taką zdolność, co nie oznacza, że to robimy jeszcze, ale mamy taką zdolność, tak jak Jezus, ponieważ czy każdy może powtórzyć fragment Pisma Świętego? Więc wszystkim, co musicie zrobić, gdy jesteście kuszeni, to powtórzenie fragmentu Słowa Bożego. To wszystko. Każdy ma zdolność do powtórzenia Pisma Świętego. A kiedy to zrobisz, to masz zdolność do pokonania diabła za każdym razem. Takie proste to jest. To wszystko, co zrobił Jezus. Diabeł przyszedł do Niego, coś powiedział, a Jezus odpowiedział, jest napisane. Diabeł zrobił coś innego, jest napisane. Diabeł powiedział coś innego, jest napisane. Nie musiał go uderzać, wyciągać miecza i zaczynać walki z nim, wejść na skraj góry, przyprowadzić grupy znanych wojowników i prowadzić z nim wielkiej wojny. Wszystkim, co powiedział, to jest napisane. Boże Słowo jest Twoim mieczem. Jeśli mówisz, że jest napisane, jeśli się trenujesz tym, czego nauczamy w naszym programie uczniowskim, jak odnawiać umysł, czyli brania myśli w niewolę do posłuszeństwa Chrystusowego, każdej myśli. Pokusy przechodzą przez uczucia, emocje i myśli, więc kiedy je złapiesz i powiesz, jest napisane, w ten sposób bierzesz je w niewolę do posłuszeństwa Chrystusowego. W taki sposób się to odbywa praktycznie. Przychodzi myśl i mówi, kurczę, nie chcę, aby ktoś poczuł się winny. Przejdźmy dalej. Złapałem pokusę. Jest napisane, diable, nie będziesz mnie kusił. Więc jeśli chodzi o praktykę, to gdy myśli przychodzą, łapiemy je i mówimy, nie, jest napisane. I w ten sposób praktycznie pokonujemy diabła. I możemy to robić każdego razu. To właśnie zrobił. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to pokusa przerodzi się w grzech, a potem ciągle powtarzany grzech staje się grzesznym nawykiem. Więc jeśli popełnisz błąd, jeśli popełnisz grzech jeden raz, to będzie pomyłka. Wstań i idź naprzód. Ale jeśli stale będziesz powtarzał ten grzech, ciągle to robił, to staje się grzechem nawykowym. Jeśli zaczniesz w nim żyć, w końcu odejdziesz od Boga.
Najszybszym sposobem na odejście od Boga jest wpadnięcie w grzech nawykowy, zaczęcie grzeszenia przez cały czas, ponieważ twoje sumienie zostaje wypalane i powoli wina i potępienie przejmuje kontrolę i odejdziesz od Boga. Kiedy usługujemy ludziom, zawsze lubię wiedzieć, w jaki sposób znaleźli się w tej sytuacji i zawsze zaczyna się od czegoś małego, a potem oni z tym nic nie robią i zaczyna rosnąć, rosnąć i rosnąć, aż w końcu osoba odchodzi od Boga. Wina i potępienie sprawi, że nie będziesz miał relacji z Bogiem. Jeśli zatrzymasz relację z Bogiem, to od Niego odejdziesz i będziesz zmierzał do królestwa diabła. Amen? Dlatego to bardzo ważne, aby nie pozwalać, aby nasze pragnienia, pokusy, poczęły i zrodziły grzech. Zajmiemy się tym, będziemy to kontynuować. Więc werset 16 mówi: Nie błądźcie, moi umiłowani bracia, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry. Okej, tak więc on ich poprawia, ponieważ oczywiście ludzie byli zdezorientowani i nie byli pewni, skąd wzięły się złe rzeczy. Więc mówi bardzo wyraźnie, nie błądźcie, moi umiłowani bracia. I potem mówi, wszelki dar dobry. Więc jakiego rodzaju dary pochodzą z góry? Wszystkie dobre. Czy choroby i schorzenia są dobrym darem? Kto cieszyłby się z bycia chorym? Nikt. Kto cieszy się, tracąc pracę? Ktoś raduje się byciem w depresji? Pamiętam, kiedyś był taki kaznodzieja, który przeszedł przez kilka lat depresji i potem ciągle powtarzał, że Bóg prowadzi go przez tę dolinę. Czy to prawda, czy kłamstwo? To kłamstwo. Jeśli depresja nie pochodzi od Boga, jeśli to nie jest dobry prezent, to Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Sposobem, w jaki ludzie wpadają w depresję, to w praktyce uwierzenie kłamstwu. Diabeł kusi cię i mówi, że jesteś taki nieszczęsny, jesteś taki zły, nikt cię nie kocha, bądź przygnębiony. I reagujesz, o tak, diable, masz całkowitą rację. O rany, to takie dobre uczucie. Depresja jest taka dobra. Nikt mnie nie kocha, nikt się o mnie nie troszczy. I brzmi to naprawdę dobrze przez 5 minut, dopóki nie znajdziesz się w depresji. Dlaczego? Ponieważ ta pokusa uwierzenia w to kłamstwo prowadzi do grzechu. Ponieważ jeśli zaczynasz widzieć siebie jako niekochanego przez Boga, to żyjesz w grzechu. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo mówi, że jest Twoim Ojcem, a Ty jesteś Jego umiłowanym synem i córką. To jest prawda. Więc jeśli myślisz o sobie cokolwiek innego, to jesteś nieposłuszny Jego Słowu. Więc jeśli jest ktoś w depresji, to musisz pokutować. W jaki sposób pokutować? Pokuta to zaprzestanie robienia tego, co się robi i zaczęcie robienia tego, co Bóg mówi. A Bóg mówi, że jesteś moim umiłowanym synem i córką. Więc zdajcie sobie sprawę, że diabeł opowiada wam mnóstwo kłamstw, ponieważ aby wpaść w depresję, musicie odczuć te kłamstwa, doświadczyć tych kłamstw, że nikt was nie kocha. Zacznij mówić, Boże Ojcze, dziękuję Ci, że jestem Twoim umiłowanym synem i córką. Jeśli zaczniesz to wypowiadać, zgadnij, co się stanie z tą depresją. Ucieknie. Przestanie być obecna. Dlaczego? Ponieważ wierzysz w Bożą prawdę. Co stanie się z lękiem? Jeśli zaczniesz głosić, że Bóg Ojciec jest Twoim Ojcem, Twoim niebieskim Ojcem, a ja jestem Jego umiłowanym, jeśli tylko zaczniesz to powtarzać, to gwarantuję Ci, że wszystko ucieknie i odejdzie. Dlaczego? Ponieważ to nie może być w obecności prawdy. Biblia mówi, poddaj się Bogu. A w jaki sposób poddajesz się Bogu? Poddając się Jego Słowu. Zaczynając mówić to, co Jego Słowo mówi. A kiedy zaczynasz mówić to, co Jego Słowo mówi, przeciwstawiasz się diabłu, ponieważ prawda stawia opór diabłu. W kolejnym kroku diabeł ucieknie. Dlaczego? Ponieważ poddajemy się Słowu Bożemu. To takie proste. Więc jeśli jesteśmy kuszeni, albo ulegliśmy pokusie, albo zaczynamy wierzyć w te kłamstwa, to dlatego,
że kłamstwo, w które uwierzyliśmy, poczęło w grzech. A grzech jest niczym innym, jak niezgodzeniem się z Biblią, wystąpieniem przeciwko Słowu Bożemu. Amen? Ludzie myślą, że bycie grzesznikiem oznacza robienie tych wszystkich rzeczy. Nie, nie jesteś grzesznikiem. Ale jeśli wierzysz w to kłamstwo, to będziesz w nie popadał bardziej i bardziej, ponieważ będzie cię popychało głębiej i głębiej. Więc, gdziekolwiek jesteś, jeśli wierzysz kłamstwom, zatrzymaj się. Wypowiedz prawdę i to cię uwolni. Jeśli przekroczyłeś punkt, w którym nie możesz zrobić tego sam, zwróć się o pomoc, ale nie trwaj w tych kłamstwach. Nie pozwól pokusom, które nie są od Boga, które są od diabła, aby przerodziły się w coś więcej, aby poczęły zniszczenie. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry. Jedynie dobre i doskonałe dary pochodzą z góry i to wszystko. Nie ma niczego innego w niebie. Nie ma czegoś dobrego w połowie. Nie ma nic, co przynosi kradzież, zabijanie i zniszczenie. Żadnego z tych nie ma w niebie. To wszystko pochodzi z piekła, od diabła. I kiedy dokonasz tego oddzielenia, sprawisz, że to będzie bardzo proste. Czy Jezus by to zrobił? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest dobre, a co złe, to po prostu spójrz, co Jezus zrobił. Przeczytaj słowa Jezusa i wtedy będzie to dla ciebie bardzo proste. Będziesz wiedział bez wątpienia, co jest dobre, a co złe, ponieważ Jezus chodził i rozdawał wszystkie dobre i doskonałe dary z góry. To właśnie Jezus zrobił. To takie proste. Więc musisz studiować słowo Jezusa. Musisz studiować prawdę, którą przyniósł. I zstępuje od Ojca Światłości. Więc pochodzi od Ojca, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. I to jest bardzo ważne. Więc jeśli mówisz, że tylko dobre i doskonałe dary pochodzą z góry i potem również, że nie ma w nim cienia zmienności, to nie może zachować się. Okej, chłopcy, dzisiaj jestem w świetnym nastroju. Damy wam dobre rzeczy. A następnego poranka budzi się i nie czuję tego dzisiaj, nie czuję tego. Dobra, rak, zaczyna to dawać. W ten sposób wierzą chrześcijanie. Jednego dnia myślą, że daje im życie, a następnego da mu raka. Doprowadzi go do depresji. Bóg mówi, że nie ma w nim zmiany. Jest stały, jest taki sam i od niego pochodzą tylko dobre i doskonałe dary. Jeśli chcesz otrzymać objawienie, które drastycznie zmieni twoje życie, to jest naprawdę dobre. Jeśli ustanowisz to dla siebie, że Bóg da mi tylko dobre i doskonałe dary, to sprawi, że twoje życie będzie proste, ponieważ wtedy wiesz, co robić, ponieważ w momencie, kiedy zobaczysz coś, co nie jest dobre, będziesz wiedział, jak zareagować. Dla przykładu, jeśli ktoś przychodzi do twoich drzwi, i nie wiesz, czy jest dobry, czy zły. Czy wiesz, jak zareagować? Nie. Musisz się dowiedzieć, czy jest dobry, czy zły, tak? Więc jeśli chodzisz w Duchu Świętym, to zanim nawet pojawi się przed twoimi drzwiami, to będziesz wiedział, czy jest dobry, czy zły. Ale jeśli pójdziemy jeszcze dalej, nawet nie będą w stanie cię znaleźć. Nie będą wiedzieć, gdzie mieszkasz. Ale dopóki do tego nie dotrzesz, musisz rozróżniać. Jeśli ktoś przyjdzie z kijem baseballowym i podejdzie do drzwi, ty otworzysz, a on ma zamiar cię dorwać, to wiesz, że przychodzi w złej intencji. W tym wypadku zaczniesz coś z tym robić. Cokolwiek możesz w tym momencie. Będziesz się opierał, coś robił, bo wiesz, że to jest złe. Ale jeśli nie wiesz, to nie wiesz, jak zareagować. A co jeśli ktoś... Biblia mówi, że diabeł przychodzi w owczej skórze, tak? Udając, że jest dobry, ale potem zaczyna ujawniać, że tak naprawdę nie jest. Więc musimy wiedzieć, co jest od Boga, a co od diabła. I w chwili, gdy zdajemy sobie z tego sprawę, w chwili, gdy to rozpoznamy, wiemy dokładnie, co zrobić. W chwili, gdy to dostrzeżesz, jakikolwiek objaw tego, nawet kłamstwo, jak powiedziałem, jakikolwiek kłamstwo, które mówi, że wiesz,
Idziesz ulicą i sąsiad patrzy na ciebie, albo nawet na ciebie nie spojrzał, nie powiedział cześć, a ty natychmiastowo reagujesz. Och, dlaczego on mnie nienawidzi? Dlaczego mi nic nie powiedział? I zaczynasz być kuszony przez to kłamstwo. Co jeśli ta osoba nawet cię nie widziała, albo nie zauważyła, ale zaczynasz być kuszony. Więc kiedy zidentyfikujesz, czy ta myśl pochodzi z góry, czy jest dobrym i doskonałym darem? Nie. Więc to jest pokusa. Od kogo pochodzi pokusa? Od diabła. Jeśli zatrzymasz tą pokusę, to koniec. Umiera na miejscu. Nigdzie nie pójdzie dalej. Wyobraź sobie, co jeśli tego nie zatrzymasz. Idziesz do domu, patrzysz na tą panią, jak ścina kwiaty, jest szczęśliwa i uśmiechnięta, a diabeł podsuwa ci, że się z ciebie śmieje. Prawdopodobnie myśli, że jesteś okropny i stale to rozwijasz. Wiem, że brzmię, jakbym przedstawiał rzeczy bardzo skrajnie, ale ludzie naprawdę się z tym zmagają. To bardzo normalne. Więc jeśli tego nie zatrzymamy, to odbieramy to kłamstwo diabła. To jest pokusa i jeśli jej nie odetniemy, to pocznie i zrodzi grzech. Musisz być na straży. Musisz wiedzieć, co pochodzi od Boga, a co od diabła. I zatrzymuj to natychmiastowo. Jeśli to zrobisz, to wszystko zostanie rozwiązane na poziomie pokusy. Nigdzie się nie uda. W taki sposób to praktycznie zatrzymujemy. Zatrzymujemy to na poziomie pokusy. Amen. Nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń. Więc jesteśmy Jego stworzeniem. Jest naszym Ojcem, nie ma w Nim zmiany, nie ma w Nim cienia, nie ma w Nim pokusy, nie ma w Nim zła. Polecam Wam, abyście wszyscy przeszli przez ten fragment ponownie, jak wrócicie do swoich domów. Przeczytajcie Jakuba 1:13-18. Przestudiujcie te fragmenty i pozwólcie Duchowi Świętemu ustanowić to w Was raz na zawsze. Abyś miał relację z Bogiem, musisz poznać Jego charakter. Musisz poznawać, kim jest. Jeśli chcesz mieć ze mną relację, musisz wiedzieć, co mi się podoba, kim jestem, jak się zachowuję. Jeśli przyjdziesz i mnie uderzysz, jaka będzie moja odpowiedź? Żartuję, nie bij mnie. Jeśli przyniesiesz mi trochę kolendry, niezależnie od tego, czy mam zamiar ją zjeść, czy nie, jeśli mi ją zaczniesz wpychać, okej, nie będziemy szli w tym kierunku. Amen. Dziękuję Ci, Jezu. To dla mnie też działa. Musisz wiedzieć, kim jest Bóg Ojciec. Musisz poznać Jego cechy, musisz poznać, w jaki sposób działa, co robi, jak reaguje. W taki sposób zbudujesz z Nim relację. Amen. Kończy się nam czas. Będziemy kontynuować ten temat. Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy się tego wszyscy uczyli, ponieważ powiedział, jestem Twoim Ojcem. Dlatego musimy budować te relacje. Niestety wiele osób nie ma tej relacji z Bogiem Ojcem. Dlatego się zmagają. Jeśli Bóg powiedział, będę Was nazywał moimi synami i córkami, a potem Jezus powiedział, nikogo nie nazywajcie swoim Ojcem z wyjątkiem Ojca Niebieskiego, to całkiem proste, że musimy mieć relację. Aby być wierzącym, chcąc się przybliżyć, musicie mieć relację z Bogiem Ojcem. Dlatego będziemy dalej się uczyć, kim jest Bóg Ojciec, a kim nie jest. Amen? Czy wszyscy się czegoś uczycie? Czy Bóg Ojciec jest dobry? Podnieś rękę, jeśli uważasz, że jest dobry. Okej, większość z Was. Mam nadzieję, że następnym razem, w następną niedzielę po omówieniu tego tematu, wszyscy w to uwierzą. Ale jest już dużo lepiej. Gdy chodzimy do wielu kościołów, to dosłownie zostaje zbombardowany i niszczony zamówienie dobrych rzeczy o Bogu Ojcu. Mówią, a co z Pawłem i Sztormem? Co z tym? Co z tym? Wiedzą wszystko złego o Bogu, a ja się wtedy zastanawiam. Ludzie, z kim wy rozmawiacie? Z kim plotkowaliście? Ponieważ kto tworzy plotki o Bogu? Diabeł. Jeśli ktoś zna wszystkie złe rzeczy o Bogu, to natychmiastowo, o,
Rozmawiaj z diabłem, plotkarzem. Odkryłem, jak to rozróżniać. Jeśli przyjdziesz do mnie i powiesz, Bóg chce mnie zabić, będę od razu wiedział, że rozmawiałeś z plotkarzem. Nie rób tego. Wypowiadaj prawdę. Mów, co Bóg robi. Bóg przynosi mi życie. Amen. Więc gdy rozmawiasz z ludźmi, nie kłóć się z nimi, ale mów dobre rzeczy o Bogu Ojcu. Szerzmy dobrą nowinę o Bogu Ojcu. Amen. On jest dobrym ojcem. Więc tak jak powiedziałem moim braciom, jacyś bracia skonfrontowali się ze mną, wprowadzili mnie do pokoju i powiedzieli, że nie głoszę całej Biblii, mówiąc dobre rzeczy o Bogu, że nie mówię złych rzeczy. Odpowiedziałem, wiesz co, kiedy spotkam Boga, jeśli się myliłem, poproszę Go o przebaczenie i gwarantuję Ci, że moja szansa na otrzymanie przebaczenia, zamówienie samych dobrych rzeczy jest dużo większa niż Twoja, gdybyś mówił o Nim złe rzeczy. To po prostu zdrowy rozsądek. Jeśli chcesz wybrać bezpieczną stronę, mów dobre rzeczy. Jeśli nie wiesz, czy Bóg jest dobry czy zły, dopóki się nie przekonasz, mów dobre rzeczy o Nim. Nie daj się kusić mówić złych rzeczy o Nim, ponieważ jedynym, który mówi o Nim złe rzeczy w Biblii jest kto? Diabeł. Nie rozmawiaj z diabłem, nie słuchaj diabła. Nie słuchaj ludzi, którzy słuchają diabła. Mów o Nim dobre rzeczy. Więc kiedy chodzisz, praktyką, którą chcę, żebyśmy wykonali w tym tygodniu, to chodzenie i wypowiadanie. Boże, jestem bardzo wdzięczny, że jesteś taki dobry i zacznij wylistowywać rzeczy. Ojcze, dziękuję Ci, że stworzyłeś te piękne drzewa, że stworzyłeś słońce, stworzyłeś niebo, stworzyłeś pogodę. Kochasz mnie, jestem Twoim umiłowanym, jesteś moim ojcem. Zacznij się uczyć mówić dobre rzeczy o Nim. Po prostu mów i wypowiadaj dobre rzeczy o Nim. To przynosi Mu radość. Jeśli mówimy o Nim dobre rzeczy, jeśli wypowiadamy, co zrobił, to sprawi Mu wiele radości. Już jest bardzo szczęśliwy, ale to sprawi mu przyjemność, kiedy to będziemy robić. Amen. Powstańmy wszyscy i powtarzajcie po mnie. Boże Ojcze, jesteś dobrym Ojcem, kochasz mnie w ten sam sposób, w jaki kochasz Jezusa, kochasz mnie jako swojego umiłowanego syna i córkę. Powiedziałeś, że jestem Twoim synem i Twoją córką. Powiedziałeś, że będziesz moim ojcem, dlatego jesteś moim ojcem. Nazywam Cię swoim ojcem. Kocham Cię wszystkim, co mam. W imieniu Jezusa. Amen.